Witajcie, masz z tej strony Travel w kolejnym odcinku z hasłem 4 modyfikacji Kaiserudu z Polska do Z krzyżowcy. I zawsze się mylę z krzyżakami lub z krucjatami lub z innymi rzeczami, ale ogólnie zauważyłem, że Nepal jest z nami w wojnie. What the hell? Nie wiedziałem, że Nepal jest z nami w wojnie, szczerze powiem. Więc tak, jeżeli chodzi o to, to kończymy już tą wojnę. Tutaj nie chcemy. Spróbujemy jak najszybciej wypowiedzieć wojnę przeciwko nim. To jak będziemy już po koniec tej wojny, no to będę chciał zrobić to, ponieważ no mamy tylko te 20 dni, to jest trochę trudne do zrobienia na czas, więc musimy, że tak powiem, trochę się skupić na tym. Powoli robimy tutaj jakieś bomby atomowe czy coś takiego. Taka mała bomba, no wiecie, nie wiemy jaka jest potężna. Tutaj mamy czołgi już na 3 się wyprodukowały. Nice. To są, że tak powiem, nasza pancerna dywizja, nasze normalnie najlepsze dywizje świata. Jeżeli chodzi o resztę świata, tutaj jest różnie. Widzę, że Portugalia jest tutaj na dół. Ale to chyba przez to, że oni nie są w wojnie z nimi, więc... Powoli tutaj się zajmujemy jakimiś sprawami takimi mniej ważnymi lub bardziej ważnymi. Tutaj na przykład marynarkę zaczynamy tworzyć, co zapewne nam da decyzję do tego, żeby zdobyć bonusy. Tutaj widzę, że by się przydała jedna dywizja, która by przyszła tutaj i zaatakowała tu. Ogólnie część naszych dywizji jest... Znaczy, nie ma takich, że straciliśmy jakoś punkty. Tutaj na przykład ta dywizja, którą możemy już wystawić, że tak powiem, tutaj, to ona może pójść i zaatakować Iran. Tak, marzenie mojego kolegi, żeby właśnie na to zaatakowało Iran. Z jednej strony trudno nie mówić, że to jest logiczne, z drugiej strony po co? Więc tutaj powoli przyjmujemy, że tak powiem, Chiny mogą nas w sumie zaatakować w pewnym momencie, więc to też ważne, żeby sobie ogarnąć to odpowiednio. Tutaj sobie robimy tych... O nie, nam agent umarł, dobra. Chodziło o to, że ja specjalnie sobie tam odbudowałem siatkę szpiegowską, żeby nam tutaj agenta zwolić, ale niestety agent nam umarł. Dobra, tutaj udaje nam się popchnąć w nieco dobrym kierunku. Ale... Kto tam zrobi te 2%? Nawet nie wiem kto. O, tamci byli majorem? Wow. Dobra. Więc tak, powoli tutaj się zajmujemy tym. Kolejna dywizja pancerna, niech idzie do treningu. Będzie nam nieco potrzebna, bo ona to po prostu jest pchanie. To jest po prostu, daje nam możliwości popchnięcia frontu. Tutaj widzę, że część naszej produkcji nie działa, ale część jest ważna, żeby wróciła, bo nie mamy już sprzętu. No, po pewnym momencie nam się skończy sprzęt, więc to było wiadomo, ale... muszę sobie wrócić tutaj te fabryki, niech sobie nam tutaj trochę porobią tego sprzętu. Ta artyleria tutaj też niech idzie. No niestety, wojna to jest kosztowna rzecz, więc tutaj w pewnym momencie wiadomo było, że będzie brak. Okej, w takim razie tutaj powoli niech nam wchodzą do Nepalu. Potrzebujemy tutaj przyjąć te tereny, żeby później robić coś. Nie powiem co, ale coś. I powoli przejmujemy tutaj, tak powiem, rzeczy. No, potrzebujemy tutaj wreszcie popchnąć nieco te dywizje. Ogólnie te dywizje, zgaduję, że część z nich to jest po prostu... nie są wystarczająco. Nie, są wystarczające, po prostu nasze mamy pepance, więc w pewnym momencie pepance po prostu nam dosyć dobrze dają. Dobra, myślałem, że tutaj jest problem z czymś, jakimiś dywizjami, ale nie ma, więc
w takim razie to. Mamy problem z karabinami, więc trzeba będzie nieco zwrócić. Oraz nam się zrobiła ten lepszy samolot, więc to. Jeżeli mamy wolne, no to nie wiem, coś poruchmy z tym wolnym. Nie mogę rachet, no, bo to będzie wiadomo, że mamy anti-tank kanon. Mamy Grand Attack, dobra, widzę, że nic nie możemy zrobić. Mamy jakąś elektronikę? Nie mamy elektroniki, więc bardzo chętnie bym sobie wziął jakąś elektronikę. Tutaj i zapisujemy sobie i w takim razie róbcie te samoloty. Ha, ha, ha. Dobra, bo ogólnie rzecz biorąc, no to samolotów za bardzo nie patrzyłem, a jak sami pamiętacie, możliwe, że nie mamy lotnisk zbyt dużo, więc wysłanie samolotów tutaj jest trudną sprawą. Mamy jakieś lotnisko na 200 samolotów, więc możemy tutaj wysłać. Niech się zajmą tymi samolotami. Dobra, chyba jesteśmy już blisko zakończenia wojny. Tutaj wysłaliśmy kilka dywizji, żeby coś tam porobiły, przepchało się, ale raczej się nam nie uda. W ogóle tutaj widzę, że też są dywizje Nepalu, którego możemy o tak wziąć. Wiecie co, możecie zaatakować tutaj i po prostu pokonać ich. Okej. Więc jak tutaj powoli idzie im, to jest fajne. Czy coś tutaj możemy porobić? Już nie. Tutaj możemy oczywiście artę porobić. Tutaj, dobra, wyślijmy już ten czołg do robienia i tutaj sobie lepiej, lepsze, jeżeli chodzi o dywizję. Więc tak, Niderlandy tam weszły do Antanty. Widzę, że Tybet się bardzo chętnie broni, ale nie jest aż tak mocny. Tutaj nam Włochy wspierają nas. Możemy najwięcej, więc nie sądzę, żeby to było jakieś nam bardzo potrzebne, ale już powoli tutaj przejmujemy. Ogólnie dostaliśmy kolejny dockyard. Nie powiem, znakomicie. I widzę, że tutaj kolejny, na przykład large, to się nam zrobił. Więc to też jest fajne, ale nie powiem. Najpierw sobie zróbmy advanced medium. Advanced medium. Boom. Okej, okay, tutaj możemy sobie coś porobić. Elektronika to oczywiście bomb site, bo wiadomo, albo air ground. Armor plates i armor plates. A nie możemy, bo nie mamy tyle. No więc poczekajmy chwilkę i powinniśmy zdobyć to w pewnym czasie. No, nasz medium, nie powiem, to wygląda bardziej jak bombowiec, ale okej. Okay. Więc tutaj zamieniamy sobie i na. Okej, okay. Nice. Okej, okay, lepszy rosomak, więc od razu sobie dobudujmy do rosomaka wszystkie nasze potrzebne, no potrzebne tutaj rzeczy. Więc rosomak, możemy sobie to usunąć. Zapominam, że mogę dosłownie tak zrobić i już nie mamy problemu z tym. Okej, okay, tutaj produkcja się nam powoli po prostu nam zwiększa. To jest coraz większa produkcja niż coraz mniejsza. Ale mówię, wojna kosztuje. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tę dywizję? Część po prostu stoi. Dlaczego część stoi na granicy, która. Które innym potrzebujemy. Okej, okay, w ogóle udało nam się przejść od góry, więc możecie pójść tutaj. Wyzwalamy naszą dywizję z ucisku. Tutaj pisze nam, że mamy fabryki, ale bardzo chętnie bym sobie je wykorzystał na to, a później
oczywiście na wielkie akcje zwaną po prostu wybustowanie swojego kraju, a resztę zostawienie na pastwę losu. I ostatni puścik. I to też możemy sobie wybustować. Okej, więc jak to wyglądają czołgi? Czołgi ładnie wyglądają, nie powiem, ale chodzi mi oczywiście o to, żeby tak zrobiło, żeby ten jeden czołg, nie chce mi się tracić czołgów na ćwiczeniach, chociaż chyba nie powinno, ale czasami można stracić czołgi. Okej. Więc tak, wchodzimy do stolicy. O, ma się, ta stolica wygląda... Wygląda naprawdę, jakby tak, że tak powiem, tutaj dużo porobili, więc no, daje nam się, tylko że to nie jest i core, właśnie o to chodzi, że potrzebujemy to zdobyć, tą wielką Mongolię. Najbardziej mi się podobała aktualizacja, która do Hoja, takiego podstawowego, która po prostu zrobiła, że podzieliła Mongolię na kilka regionów. Bo kiedyś Mongolia to naprawdę był tylko jeden region. A teraz już nie jest. Więc nie powiem, to była ciekawa aktualizacja. My oczywiście tutaj wysyłamy, bo już nie są te bardzo potrzebne te dywizje. Też możemy wysłać 3 czołgi tu. I też do tego gościa wysyłamy też kolejne czołgi. I... Możemy sobie stworzyć kolejną armię, która na przykład tutaj będzie stała sobie tego generała. Dlaczego część... A, dobra, bo były na sam dole. Myślałem, że część generałów mi zabrało, ale nie, to było moja wina. Okej, w takim razie jak tutaj... nam tak dobrze nie idzie. Kompletnie albo mi się wydaje, że po prostu niektórzy... rozkazu już nie mają, przez co nie idą do przodu. Albo po prostu nie mają tutaj zaopatrzenia wystarczającego. Dobra, bo część dywizji nam oczywiście uciekła, przez to, że wysłałem ich z powrotem. Ale to powinno trochę popchnąć nasz front do przodu. Pomóżcie nieco produkcji. Tutaj już nic nie mamy. Tutaj mogę sobie poradzić o to. Tutaj część naszych sojuszników oczywiście jest, ale nie powiem, nie wygląda to jakoś super. Część naszych, że tak powiem, dywizji jest pchnięta teraz do tyłu, kiedy już jesteśmy na samym końcu. Bo, że tak powiem, organizacji nie mają wystarczającej. Bo jak to wygląda tutaj, to nie jest to, to jest to. W ogóle nie mają żadnych punktów zaopatrzenia. Tutaj to nam nie łapi, więc... Okej. O, i co by było, gdyby nie pies, który zaczął szczekać, no... Znakomicie. Pora, kiedy dzieci wracają. Okej. Dobra. Więc tak, powoli tutaj wybudują nam to. Więc może nam się coś uda z tym zrobić, ale no mamy problem oczywiście z tym, że po pierwsze nie mamy tutaj w produkcji materiałów. Tutaj możemy wykorzystać nasze marionetki, to jest takie nasze szczęście. Ale też w pewnym momencie marionetki nie będą nam dawały wystarczająco dużo, żeby poszło na produkcję. Okay, więc tak naprawdę czekamy na moment, kiedy tutaj po prostu nam się uda wreszcie jakoś popchnąć, wypchnąć cokolwiek. Więc no, tutaj im się udało. Albo nie, bo my zniszczyliśmy przed tym. Okej, nice. Tutaj mamy super naszego agenta, którego nie wiem dlaczego straciliśmy. I jeszcze tutaj. Siatka.
biegowska w Mongolii, nie powiem. Dosyć ciekawe stwierdzenie. Okej, w Afryce dosłownie szybciej oni tam padają niż my tutaj, więc... No, Kongo się zjednoczyło, tutaj też, tutaj mają taką małą wojnę przeciwko... No, to się zepsuło przez chwilę. Przeciwko tym. Ale to z łatwością pokonają. Oni nie są frakcji, więc... A, bo tutaj jakąś dziwną... Dziwna ma się Born Nationalism. A więc tak. Krzyżowska krucjatowa Polska. Dołem się, jak nie mogłem wypowiedzieć tego poprawnie. Ona tutaj powoli się pojawia, ale musimy, że tak powiem, wreszcie jakoś popchnąć. No. Zapasy szybko tutaj na mnie nie przylecą. Musimy poczekać chwilę. Nam się wybuduje to. Jak to się nam wybuduje, to wtedy będziemy mogli nieco porobić. Tutaj się nam wreszcie... nie mamy połączenia z... I to, jeżeli zrobimy, to znaczy, że będziemy mieli połączenie. Oczywiście to jest na samym dole. Jest na samym dole? Nie jest na samym dole. Już. Jak zrobimy to połączenie, to nie powiem, powinno być o wiele fajniej. Zróbmy tylko na trójkę, wtedy będzie jeszcze fajniej. Więc najpierw zróbcie to połączenie, a my później zobaczymy. Ogólnie nam organizacja wróciła i znowu ich popychamy. Ej, czołgi tutaj są. Ej, dlaczego tutaj czołgi jest? A, bo przez przypadek dałem. A, to już wiadomo, dlaczego tak słabo im szło. Okej. Tutaj znowu mamy mnóstwo rzeczy, ale nie mamy nic do roboty, bo mamy oczywiście zaatakowanie Niemiec, ale to mi się nie podoba, więc bardzo chętnie bym sobie to zrobił. I jeżeli chodzi o fabryki... Do fabryki stoimy jakoś. Nie. No nie powiem, niedługo szykuje nam się kolejna duża wojna, więc można by było zacząć produkować jakieś sprzęty. Marines możemy porobić. Więc tak, to co musimy zrobić, to oczywiście zacząć tutaj. 80 dni to mi się podoba. I powoli tutaj nam się uda wypchnąć. Dobra, robimy sobie lepszy ten łazik. Chyba tak najlepiej to nazwać. No i jak sami widzicie, wystarczyło tutaj mieć zaopatrzenie i wreszcie coś poszło do przodu. No nie powiem tutaj, żeby ich najpierw dojść, to trochę nam potrwa. Przyjęliśmy stolicę, ale kolejna stolica jest, jak zwykle, stolica za stolicą. Okay. Mamy też fabryki. Możemy je dać na karabiny. Karabiny się na pewno nam przydadzą. I mamy już ostatnie ulepszenia, jeżeli chodzi o to. Więc niech się tutaj nam wejdą. Tutaj widzę, że nasza dywizja, która po prostu idzie do przodu, to daje jej się tutaj po prostu wszystko wypchnąć. Więc nasze czołgi możemy wysłać na to. I... To się dużo porobiło. Czy oni gdzieś jadą? Nie, ale i tak chciałem to zrobić to samo, co teraz robią. W takim razie tutaj musimy więcej na to. Oj, nasze straty już tak naprawdę powoli się kończą. Więc
tak, mamy już te nowoczesne czołgi, mamy to wszystko, co tak bardzo potrzebowaliśmy, ale tego, co nie mamy, to realnie możliwości się skupienia na czymś, ponieważ ja tutaj puszczam i powoli się tutaj to robi, ale no trochę to potrwa. Ogólnie oni mają zbyt mało dywizji teraz, więc będzie kolejną prostą wojną. Okej, czy to koniec? Nie, dlatego że się nam nie udało to zrobić. Mają tutaj oczywiście czołgi, ale nasze mają słabą organizację. Dobra, jak to wygląda z powietrzem? No, mają więcej samolotów, ale nie powiem, czy na pewno to jest lepsze samoloty. Teraz ja po prostu muszę czy to są kory? Nie, to są okupać. To jest kor. To jest kor. Ok, więc dosłownie musimy znaleźć jakiś punkt zwycięstwa, który nam to da, żeby po prostu ich popchnąć do samego końca. Ok, tutaj jakieś badanie, co się zrobiło, no. No my to już niszczymy te dywizje dosłownie. Dobra. Jak to wygląda produkcja wszystkiego, że tak powiem? Tutaj jakoś idzie. No część nam brakuje, tam się mniejsza, zwiększa, no kompletny chaos. Czołgi mamy z dobrą produkcję. To co chcemy, to wreszcie wejść im do stolicy. I się udało nam. O. Ok, i to chyba powinno być koniec wojny i mamy w ogóle Wargol na kolorę. Więc tak, jako że to była duża wojna, to będzie... będą lagi. Wow, ale mój komputer wystrzelił. Ok, oczywiście flotę zabieramy, bo to my zrobiliśmy. I teraz tak. Więc tak, resztę na razie zabiorę, bo wiadomo, że to jest już moja część. Pytanie jest, czemu dokładnie wyście zaatakowali? Bo mogę podejrzewać tylko. Ale jeżeli zaatakowaliście dlatego, że nie wiem, że to było fajnie ich zaatakować, to nie powiem, trochę zrobiliście źle. Ja ogólnie przejmuję te tereny, które, że tak powiem, mi przypadły. Mogę tak zrobić. Okay. No i pytanie, co chcieliście osiągnąć? No nie wiem, no. Niemcy będą musieli sami zdecydować, ja nie mam dosłownie pojęcia, co oni chcieli osiągnąć tą wojną. Tutaj jakieś tereny takie. Tak możemy zrobić. No i powodzenia. I tutaj te tereny przejmujemy. Mamy teraz oczywiście... musimy tutaj oczywiście dywizję porozstawiać. I jako, że już jesteśmy, że tak powiem, w momencie, kiedy powinniśmy ich atakować, to jesteśmy naprawdę w złej pozycji, bo dobra, zaatakujemy ich, ale teraz takie, no ale w sumie, czy marsz, dobra, jeszcze mamy czas. Właśnie chciałem się zapytać, czy mamy czas na to. Tej część dywizji oczywiście nam umarło, no ale no się spodziewałem tego. Okej, więc spuśćmy to. Nie możemy oddać tereny jakieś, nawet nie wiem jakie. Tutaj Niemcy chyba wyzwolą Rosję, dlatego się tak logowało. Co to, co nas atakuje? Dlaczego? Wy naprawdę chcecie?
Nie. Mnie zaatakować. Mnie. Ja wam wszystko tutaj robiłem. Byłem taki miły. Wszystko próbowałem wam jak najlepiej uczynić. A wy mnie atakujecie. No nie powiem. Nie spodziewałem się tego, dosłownie nie spodziewałem się, ale w takim razie, no niestety będę musiał tutaj poogarniać nieco spraw, będę musiał po prostu zapewne wezwać twoje sojusznicze wojska, więc trochę auć, ale z drugiej strony, no spodziewałem się. Dobra, w takim razie w kolejnym odcinku ja tutaj będę sobie... Muszę sam sobie ogarnąć, bo jednak jeżeli robią to, to nie mam zbytnio czasu na to. Będę musiał sam sobie tutaj ogarnąć. No i zobaczymy się w kolejnym odcinku, zapewne włączę, kiedy wypowiedzą wojnę. Dobra, bez zamiatania. No to cześć.